W swojej książce Zmierzch Bożków Friedrich Nietzsche, najbardziej przereklamowany filozof w historii, powiedział: ten, kto ma w życiu dlaczego, może wytrzymać prawie każde jak. Jak mogę przejść przez tą okropną tragedię? Cóż, jeżeli znasz dlaczego, jeżeli rozumiesz cel, to znajdziesz sposób, by przez to przejść. W Księdze Rodzaju bracia Józefa sprzedali go w niewolę, po to, by się go pozbyć. Następnym razem, gdy zobaczyli Józefa, było to wtedy, kiedy był bardzo bogaty i bardzo potężny i byli przerażeni, że ich zabije. Ale Józef mógł ostatecznie powiedzieć, po to, by pocieszyć jego braci: co wy zamierzyliście dla złego, Bóg zamierzył na dobre. Józef widział, że pomimo tego, że była zajadliwa ludzka przyczyna jego cierpień, to był boski powód, który użył tego zajadliwego ludzkiego zamiaru, by osiągnąć coś, co uratuje niezliczone życia. Wiele wieków później żydowski cieśla został skazany na śmierć, zabity przez rzymskich żołnierzy wraz ze wsparciem żydowskich przywódców religijnych. Chcieli się go pozbyć i zrobili to na 3 dni. Przesłaniem chrześcijaństwa w pigułce jest tym, że to, co oni zamierzyli dla złego, Bóg zamierzył dla dobrego. Pomyślcie o tym, co się stało na krzyżu. Jezus z Nazaretu był wyśmiany, bity, torturowany i zabity. Biczowanie sprawiło, że jego skóra zwisała, jak wstęgi. Jego żyły i tętnice były ujawnione. Jego nadgarstki i stopy zostały przybite wielkimi gwoździami. Z powodu sposobu, w jaki został postawiony na krzyżu, musiał podnosić samego siebie na swoich przebitych stopach, po to, by móc oddychać. Nasze angielskie słowo excruciating, rozdzierające, pochodzi z łacińskiego słowa, które znaczy z krzyża. Ale musimy także pomyśleć o czemu, o celu, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. Jak się okazuje, odpowiedź wykracza daleko wyżej od zajadliwej przyczyny ludzkiej. Biblia oferuje dziesiątki powodów tego, dlaczego Jezus przyszedł, aby umrzeć. Przejdźmy przez 10 z nich. Dlaczego Jezus przyszedł, by umrzeć? Powód pierwszy. By wypełnić proroctwa Starego Testamentu. 700 lat przed tym, zanim Jezus kroczył brzegiem Morza Galilejskiego, prorok Izajasz pisał o tym, który umrze za nasze grzechy i powstanie z martwych. W Izajasza 53, w wersetach od 4-6, prorok stwierdza to: zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swą drogę. A Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Ukrzyżowanie Jezusa nie było czymś, co zaskoczyło Boga. Było to częścią wiecznego planu. Powód numer 2. By ustanowić przymierze. Jest kilka przymierzy w Biblii. Porozumień między Bogiem a człowiekiem. Bóg ustanowił przymierze z dziećmi Izraela, o którym czytamy w Starym Testamencie. Ale nawet w Starym Testamencie było prorokowane przyszłe przymierze, nowe przymierze. W Jeremiasza 31 dla przykładu czytamy: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Bóg mówi, że nadchodzi nowe przymierze. Przymierze, które sprowadzi przebaczenie grzechów. Więcej niż 6 wieków później, Jezus zasiadł przy ostatniej wieczerzy z Jego uczniami. Mateusza 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił. Łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował. Dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy.
albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Nowe przymierze zostało ustanowione poprzez krew Chrystusa. Powód trzeci, by stać się okupem za wielu. Pamiętacie to nowe przymierze, o którym właśnie mówiliśmy? Jak jest związane z przebaczeniem grzechów? List do Hebrajczyków porównuje stare przymierze i nowe przymierze. Autor cytuje fragmenty, które czytaliśmy u Jeremiasza i twierdzi, że podczas gdy stare przymierze było zewnętrzne i tymczasowe, nowe przymierze jest wewnętrzne i wieczne. W rozdziale 9 napisał: bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza. Ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, okup jest zapłatą, składaną, aby kogoś wyzwolić. Chrystus umarł jako okup, by wyzwolić ich od grzechów, które zostały popełnione w pierwszym przymierzu. I to jest echem tego, co powiedział Jezus w Marka 10:45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Powód czwarty, by ukazać Bożą miłość. Bóg Biblii jest perfekcyjny w Jego atrybutach. Skoro Boża sprawiedliwość jest perfekcyjna, wszelki grzech musi być ukarany. Gdyby Bóg pozwolił przeoczyć parę grzechów, nie byłby perfekcyjny w swojej sprawiedliwości. Ale Boża miłość jest także perfekcyjna, co znaczy, że jest o wiele bardziej kochający, niż my jesteśmy. O tyle, że ma wolę do tego, by przyjąć karę, na którą my zasługiwaliśmy, na samego siebie. Bóg kocha grzeszników tak bardzo, że druga osoba Trójcy weszła w stworzenie jako Jezus z Nazaretu po to, aby zapłacić cenę za nasze grzechy. W Rzymian rozdziale 5 apostoł Paweł napisał: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jak wykłada to najsłynniejszy ze wszystkich wersetów spośród wszystkich ksiąg, Jana 3:16, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Powód piąty, by dać nam Jego sprawiedliwość. Pewni ludzie mogą być opisani jako sprawiedliwi, nawet w Biblii, ale to porównywalna sprawiedliwość. Taki i taki jest sprawiedliwy w porównaniu z innymi ludźmi. Kiedy porównujemy samych siebie z Bogiem, jednakże, wszystko, co możemy powiedzieć, jest tym, co powiedział prorok Izajasz. W Izajasza 64:6. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata spługawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Niech powiem wam to, o czym już powinniście wiedzieć. Możecie być dobrzy w porównaniu do mnie. Ja mogę być dobry w porównaniu z kimś innym. Ale nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby spędzić wieczność z perfekcyjną istotą. Nie ma niczego, co my możemy zrobić, aby uczynić nas samych siebie wystarczająco dobrymi, by spędzić wieczność z perfekcyjną istotą. Więc, jeżeli spędzimy wieczność z perfekcyjną istotą, to potrzebujemy sprawiedliwości, która pochodzi od kogoś innego niż my sami. W jaki sposób dostaniemy tę sprawiedliwość? Rzymian 3. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego,
przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Greckie słowo dla Ewangelii oznacza dobra nowina. Dobrą nowiną jest to, że Bóg daje sprawiedliwość Chrystusa ludziom, którzy zrobili absolutnie nic, by na ją zarobić. Powód 6. By przemienić nas w Boże świątynie. Skoro mamy sprawiedliwość Chrystusa, możemy być tym, do czego zostaliśmy stworzeni, byśmy tym byli. W Jana 6,38 Jezus mówi swoim wyznawcom, że przyszedł z nieba. Ale gdzie On szedł, kiedy opuścił niebo i przyszedł na ziemię, jako Jezus z Nazaretu? Przyszedł do Betlejem? Przyszedł do Nazaretu? Przyszedł na krzyż? Przyszedł do grobu? Jezus poszedł do wszystkich tych miejsc, ale miał na myśli szczególny kierunek. Mówi nam dokładnie, gdzie szedł. W ostatnich 2 wersetach, Jana rozdziału 17, gdzie Boski Syn, na krótko przed Jego ukrzyżowaniem, mówi do Ojca: Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem, i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była. I ja w nich. I ja w nich. Gdzie poszedł Jezus, kiedy opuścił niebo i przyszedł na ziemię? Tutaj. Tam. My byliśmy celem Jezusa, gdy opuścił niebo. W 1 Koryntian 6,19 apostoł Paweł powiedział: Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Jezus umarł na krzyżu, by oczyścić nowe świątynie na Bożą chwałę. Chrześcijanie są chodzącymi, mówiącymi, żyjącymi, oddychającymi świątyniami naszego Stwórcy z powodu Jezusa. Powód 7. By oczyścić drogę dla prawdziwej moralności. Powszechnym ateistycznym niezrozumieniem chrześcijańskiej etyki jest to, że chrześcijanie tylko robią te właściwe rzeczy, ponieważ nie chcemy być ukarani w piekle. Według tego poglądu, ateiści, którzy robią właściwe rzeczy, są lepsi, ponieważ oni robią to tylko dlatego, że jest to właściwe, nie dlatego, że próbują uniknąć piekła. Podczas gdy jest to dość niedorzeczna karykatura chrześcijańskiej moralności, leży pod tym pewien prawowierny punkt. Co jeżeli ktoś robi coś właściwego z powodu tego, w jaki sposób będzie to dla niego korzystne? Czy on naprawdę robi to, co jest właściwe, jeżeli robi to jedynie z egoistycznych powodów? Innymi słowy, możecie pomóc starszej pani przekroczyć ulicę, ponieważ jest to dobra rzecz do zrobienia. Ale co jeżeli pomożesz jej przekroczyć ulicę, bo ktoś płaci ci, by jej pomóc? Jeżeli powiem ci: pomóż tej starszej pani przekroczyć ulicę, a dam ci 50 dolców, a ty robisz to, by dostać 50 dolców, czy dokonałeś czegokolwiek moralnie godnego? Prawdziwą moralnością nie jest tylko robienie tego, co jest właściwe. Jest robienie tego, co jest właściwe, dla właściwego powodu. Są 2 główne przeszkody dla robienia tego, co jest właściwe, z właściwego powodu. Pierwszym, jeżeli nie ma tak naprawdę niczego właściwego, co można zrobić, to jest zagrożenie ateizmu dla moralności. Jeżeli nie ma żadnej prawdziwej podstawy dla tego, co jest właściwe i złe w ateizmie, wtedy moralność sprowadza się do tego, jaki sam jesteś i tego, jak jesteś uwarunkowany przez społeczeństwo. I tak też myślenie, że coś jest obiektywnie właściwe lub złe, staje się złudzeniem. Drugie, jeżeli jedynie czynisz coś po to, aby otrzymać jakąś nagrodę lub by uniknąć zostania ukaranym, wtedy wszystko, co czynisz, jest dokonane z własnego egoizmu. To jest islamskie zagrożenie dla moralności. Ale w chrześcijaństwie twoje dobre czyny nie wprowadzają cię do nieba. Jezus to robi. Efezjan 2. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z was. Boże to da. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy,
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Skoro Bóg jest prawdziwy, prawdziwie jest to, co jest właściwe i złe, unikając przez to ateistycznej przeszkody dla moralności. I nawet mimo tego, że czynimy dobre uczynki, nie czynimy tych dobrych uczynków, ponieważ myślimy, że dzięki nim wypracujemy wejście do nieba, unikając zatem islamskiej przeszkody dla moralności. Chrześcijanie czynią to, co jest właściwe, ponieważ jest to właściwe i ponieważ honorujemy Boga i ponieważ jesteśmy wdzięczni. Nie ma w tym wiele miejsca na egoizm w chrześcijańskiej etyce. Powód ósmy, by ustanowić przykład. W Łukasza rozdziale 9 Jezus powiedział: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie i musi być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Przez oddanie swojego życia za innych Jezus ustanowił przykład dla Jego wyznawców. Jego wyznawcy stanowczo zrozumieli Jego przesłanie. W Efezjan rozdziale 5 apostoł Paweł napisał: Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go obmyciem wodą przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nienaganny. Mężowie powinni kochać swoje żony wystarczająco do tego, by być za nie ukrzyżowanymi. Czemu? Cóż, zobacz, co Jezus zrobił dla Jego ulubienicy, Kościoła. W Filipian rozdziale 2 Paweł stosuje przykład ustanowiony przez Jezusa do ogólnych relacji. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Powód 9. By zniszczyć mur podziału oparty o rasę, klasę i płeć. Niestety, istoty ludzkie zazwyczaj nie mają tego samego sposobu myślenia, jaki miał Jezus odnośnie naszych relacji, co jest powodem tego, dlaczego mamy ciągłe podziały i wrogość. Dzielimy świat i potem traktujemy ludzi z innych grup jako wrogów. Ale Jezus powiedział w Mateuszu rozdziale 5, słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ale ja powiadam wam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, tak jak doskonały jest Ojciec wasz, który jest w niebie. Wszyscy ci ludzie, których widzisz jako swoich wrogów, Bóg kocha ich także, nie tylko ciebie. I gdy uświadamiamy sobie, że mamy nie tylko tego samego Stwórcę, ale także tego samego Zbawiciela, mury, które nas dzielą, upadają. Galacjan 3. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Są na świecie biedni i bogaci ludzie. Są mężczyźni i kobiety. Są różne rasy. Ale nie powinno być wrogości.
ponieważ my wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Powód 10. By pokazać nam, że Bóg może odwrócić największe zło w największe dobro. Jaka jest najgorsza rzecz, jaka możliwie może się zdarzyć? Tutaj możesz pomyśleć o czymś, co byłoby gorsze dla ciebie osobiście. Może twoje dziecko umiera, czy coś takiego. Ale jeżeli odkładamy wszystkie nasze osobiste poglądy na bok, myślę, że możemy dojść do wniosku, że najgorsza rzecz, jaka możliwie mogłaby się stać, byłoby tym, gdyby Stwórca Wszechświata, który dał nam życie i wszystko inne, co kiedykolwiek mieliśmy, który utrzymuje nas w każdym momencie naszego istnienia, cudownie wkroczył do stworzenia, uzdrawiając ludzi, karmiąc ludzi, mówiąc ludziom, by miłowali siebie nawzajem. I potem został brutalnie torturowany i skazany na śmierć, jak najgorsi, najbardziej zdeprawowani światowi przestępcy. To jest najgorsza rzecz, jaka możliwie mogłaby się zdarzyć. A mimo to, okazało się, że była to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek się zdarzyła. Co znaczy, że Bóg może wziąć największe zło i zmienić je w największe dobro. To zawsze powinno być osadzone w twoim myśleniu. Że to, co dzieje się na świecie, że jest to, co dzieje się na świecie według tego, co się wydaje i że jest to, co naprawdę dzieje się na świecie według Bożych celów. Możemy zobaczyć, jak to myślenie wpłynęło na wczesną chrześcijańską społeczność. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 4, prześladowania przeciwko chrześcijanom zaczynają się rozgrzewać i gromadzą się razem i modlą. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu zbożyłeś narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się zespołem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi. Którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Ci chrześcijanie uznają, że Herod i Piłat, i Rzymianie, i żydowscy przywódcy spiskowali przeciwko Jezusowi. Ale także wiedzą, że to wszystko było częścią Bożego planu, by sprowadzić światu zbawienie. Jak myślisz, że ta wiedza pomogła im ścierpieć prześladowania? Jeżeli Bóg może wziąć najgorszą rzecz, która kiedykolwiek mogła się wydarzyć i zwrócić ją w najwspanialszą rzecz, która kiedykolwiek mogła się zdarzyć, co myślisz, że można zrobić z jakimikolwiek problemami, z którymi ty się mierzysz? Więc, dlaczego Jezus musiał umrzeć? By wypełnić starotestamentowe proroctwo, by ustanowić przymierze, by stać się okupem za wielu, by ukazać Bożą miłość, by dać nam Jego sprawiedliwość, by przemienić nas w Boże świątynie, by oczyścić drogę dla prawdziwej moralności, by ustanowić przykład, by zniszczyć mur podziału oparty o rasę, klasę i płeć i by pokazać nam, że Bóg może zwrócić największe zło w największe dobro. Skoro teraz wiesz dlaczego, możesz wytrzymać jak. W tym, jak mam przez to przejść. Czy jak mam przebaczyć tej osobie. Albo jak świat ma wyzdrowieć, kiedy tak wielu ludzi popada w całkowite szaleństwo. Oczywiście, Biblia podaje więcej powodów dla śmierci Jezusa. Jeżeli chciałbyś zagłębić się głębiej, to John Piper napisał krótką książkę pod tytułem 50 powodów, dla których Chrystus przyszedłby umrzeć. Pokrywa to kilka tych samych powodów, które opisałem tutaj, wraz z wieloma więcej. Więc, jeżeli chciałbyś kilkanaście więcej dodatków, link jest w opisie.